Spójrzcie na ten panel. David Mazzukelli i Frank Miller w komiksie Batman Year One. A teraz spójrzcie na ten panel. Podobny, nie? Słuchajcie, skusiłem się na zeszytowy format, taki facsimile edition komiksu Batman Year One, to jest dokładnie Batman 404 do 407. Czteroczęściowa historia, która w oryginale, w formacie zeszytowym prezentowała to, co my dzisiaj znamy, no głównie pod postacią albumową, jeżeli ktoś dopiero niedawno sobie parę lat temu pierwszy raz to przeczytał, czyli Batman rok pierwszy. Frank Miller i David Mazzucchelli odpowiednio na scenariuszu i na um, ołówku i tuszu. <laughs> Aż mi się zrymowało. Nie jestem jakimś wielkim fanem komiksów typu Faximil, Faximil Edition to znaczy, że jest to zeszytówka reprintowana dokładnie tak samo, w jaki sposób wyglądał oryginał, czyli ze wszystkimi reklamami, na podobnym papierze, w podobnym stylu i tak dalej. Bardzo często zdarza się, że mamy do, do dyspozycji jakieś randomowe zeszytówki i to nie za bardzo mnie kręci, nie chcę mi się tego kupować, a nawet jak czasami coś kupię, no to potem to wkładam do szafy i od razu, jak dobry żółw, zapominam. No ale nie mogłem przepuścić tej okazji, że pojawił się właśnie Batman Year One. Fajnie sobie to odświeżyć w takiej formie, w jakiej to, no... Zbliżonej do tej, w jakiej to kiedyś ludzie kupowali w latach 80. w kioskach. No i zobaczmy, przestrzelmy się przez te bad Boję, jak kamień wyrzucony z procy. Bo zobaczymy, że Macu Kelly nie jednego tam zainspirował. No, jakby się dobrze poszukało, to połowa rysowników coś tam z cicha zerżnęła w swojej historii od niego. Ale pojedźmy. Ja zrobiłem osobną nawijkę o formacie albumowym z innymi kolorami odświeżonymi. No i chciałbym powiedzieć, że dzisiaj się skupimy tylko na tej zeszytówce, bo tak trzeba. Ale prawda jest taka, że gdzieś mi ten cały albumik zginął. Włożyłem go na kubkę tych, które mam już załatwione po nawikach, no i choć w łeb sobie strzel, nie mogę się do niego dokopać, także dzisiaj sobie przejedziemy przez te zeszyty. No, ale dobrze, przynajmniej dzięki temu nie będziemy się dublować. Słuchajcie, zanim to zrobię, to ostatnio doszło do mnie kilka nowości, którymi jestem bardzo podekscytowany. Savage Dragon, Into the Hornet's Nest, powtórka tych zeszytów, które już mam, no ale słuchajcie, to jest Erik Larsen. Kolega tam zapostował niedawno na fejsie, że się rozczarował Savage Dragonem, drugim tomem no i on nam szukał fabuły, no ja sobie tak myślę, że jednak szukać fabuły w Savage Dragonie, to trochę tak jak Ostry kiedyś śpiewał, że to tak jak czekać na filmy dla dorosłych w telewizji trwam nie ma panie i nie będzie, jest trochę inny rodzaj komiksu, który się czyta trochę dla takiej chucpy, dla fanów wszystkich tych rysunków starych Legacy Erika Larsena, dla pewnego vibe'u, który już dzisiaj nie jest zbyt relevant w całym tym komiksowym świecie także ja dlatego właśnie czytam to, no i słuchajcie, jak ktoś trafi na to, to wiedzcie, że tutaj naprawdę to nie jest Brian Michael Bendis 2, nie? Choćbyśmy sobie wszyscy kolektywnie się podali do dymisji w garniturach i strzelili sobie w łeb, i tak to się nie zmieni w czytadło godne e, tych komiksów, które dzisiaj wychodzą w Stanach, które kładą nacisk głównie na wciągający scenariusz typu Netflix. To nie to. No i słuchajcie, drugi Bad Boy, X-Men The Hidden Years, e, Ukryte Lata, Johna Burna. zobaczcie na tego Bad Boya. Mam to w oryginale w całości, z wyjątkiem jednego numeru, pamiętam, bo szukałem go kiedyś jeszcze niedawno, no i w końcu chyba jeszcze go skompletuję sobie, no ale Popatrzcie na to. W ogóle to jest zbrodnia, że John Byrne nie opublikował nigdy przez swoje tam właśnie z Marvelem i z Sybice Cebulskim. komiksu, który się nazywa X-Men Elzwen. Który on tylko naszkicował i którego nikt tak naprawdę nie poinkował do tej pory, znaczy nikt nie poinkował w takim sensie, żeby to wydrukować. To był taki po prostu projekt marzeń Johna Byrna, którą on sobie zrobił kilka lat temu. Ukazały się jakieś piraty, które krążą gdzieś po sieci z tym. Zresztą jest to dostępne też na jego forum, ale nigdy nie zostało to wydane z powodu tego, że się nie dogadali z Marvelem. No, Byrn łatwy w dogadaniu się nie jest, no ale szkoda, że tego nie widzimy, bo ten komiks jest tak pięknie narysowany. Tu jest Tom Palmer na tuszu, a ja, musimy sobie do tego Bad Boya wrócić, ale najpierw go przeczytam, bo gdzie nigdy nie czytałem w całości. No nie da rady. So much wine, so little time. Ale jest o czym na pewno pisać do domu, i teraz sobie tego bad Boya zrobimy. Ok, dobra, dosyć Savage Dragona. Jedziemy z Koksem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. Zaczniemy sobie od numeru 1, czyli Batman numer 404. No a potem pojedziemy, jak Pan Bóg przykazał, następne. To, czego czasami brakuje w tych formatach albumowych, przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy było to w tym, który ja tutaj przeglądałem i pokazywałem kiedyś na nawice, to są te fajne strony tytułowe. To jest niby wszystko takie, jak powinno być, zgodne z zeszytami. No, jak to tak naprawdę jest, to nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jednak i tak przefiltrowane przez te komputerowe kolory. To nie wygląda jak takie stare rastry. Gdybyśmy chcieli tak totalnie zobaczyć to, co kiedyś było, to musielibyśmy po prostu sięgnąć po oryginalne zeszyty. Słuchajcie, także kolory są tu trochę zremasterowane, to nie jest całkowity faksymil, no ale zawsze taki jakiś vibe tego co wtedy mieliśmy okazję w zeszytach przeczytać jest. Słuchajcie, patrzcie na te kolory. To jest Richmond Lewis. Ja kiedyś myślałem, że to jest w ogóle facet, ale Richmond Lewis to jest żona Davida -Lego. No To Ktoś mi, jakiś miłosierny samarytanin, uświadomił mi to na poprzedniej nawijce, Od tego czasu się nauczyłem i dzisiaj mogę już oglądać to i komentować zgodnie z intencjami twórców. E, świetne w ogóle, zobaczcie, jakie wejście, nie kurde. Tu są na pewno jakieś fotoreferencje, to jest wszystko bardzo poprawna perspektywa. To nie jest tak, że on pewnie zżynał jeden do jeden, ale myślę, że tu sporo tych ludzkich postaci, które Macukelli robił, to jest na podstawie żywej fotografii. Ale to jest taka, takie fajnie zrobione na podstawie żywej fotografii. To jest przefiltrowane przez takie komiksowe triki. To nie jest bezmyślne zżynanie i to mi się właśnie podoba w Kelly. Ja w ogóle, jak byłem szczylem, jak zbierałem komiksy za czasów tms Semik, to nie lubiłem Matsukellego. Widziałem to wydanie. Kiedyś mój kumpel miał, ale mi się nie podobało. Wydawała mi się ta kreska taka nudna, taka, wiecie, zupełnie pobożemu, taka jakby tam nic ciekawego w tym nie było. Dzisiaj mam trochę inną, taką aprecjację tego, wydaje mi się to bardzo interesujące. Chociaż niewątpliwie nie jest to coś, co jakiś miłośnicy stylu pewnie bardzo doceniają, bo to nie, to nie jest taka stylowa, jak się czasami spotyka w tych starych komiksach ołówkowej szkoły, ołówka i tuszu. Tu, tu nie ma poświęcenia storytellingu kosztem stylu. O, to tak nie do końca bym powiedział, że to jest Macukel, jakbym ktoś pokazał pokazał jeden z tych paneli. Nie? Oczywiście, znając już ten komiks, tak, no ale zobaczcie tu. Szkoda, że zgubiłem ten album, bo bym porównał kolory, ale jak sobie wrócicie do... Zresztą na pewno sami macie w domu, większość z Was albo gdzieś tam szybko sobie wrzucicie na necie, no to różnica jest drastyczna. Richmond Louis zrekolorowała te rzeczy na pod, potrzeby nowego wydania. Jest też wydanie chyba absolut z tego co wiem, ale jak tak patrzę i sobie przypominam te stare kolory, no to dla mnie tutaj te, te magenty, te, te, te zeszytowe barwy działają o wiele lepiej niż te odczyszczone. No, chociaż oczywiście, jak to bywa, w takich wypadkach warto mieć obie. No i tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, żeby ten, ta czerwień była aż tak nasycona jak w zeszycie oryginalnym, jak tutaj na tym reprincie, no ale słuchajcie, nie ma co marudzić, to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj robili jeden do jednego, chodzi o to, żeby sobie trochę przypomnieć, trochę wrócić pamięcią do tamtych czasów, no mimo, że nigdy sam oryginalnie nie miałem okazji śledzić tego, no ale to tak, wiecie, bo to też tak jest, że kiedyś planowano te komiksy pod kątem Zeszytowym, nie? że to miało wciągać jako jeden zeszyt. I to jest też zupełnie inne doświadczenie, jak my coś taki binge watch, nie? tak, czy binge read. Czyli czytamy tak jak Netflix, że po kolei cały omnibus albo cały album. Tymczasem Borem Lasem kiedyś się czytało jeden zeszyt, no i trzeba było ten zeszyt zamknąć, jeżeli się było scenarzystą czy rysownikiem, żeby to logicznie wyglądało, żeby to miało początek, zakończenie i środek w miarę nie? sensowny, żeby to też wciągnęło do następnej części. I to też ma swoje plusy czytać to w taki sposób, bo wtedy bardziej się wtapiamy w intencje twórców komiksu. Zobaczcie, jaki ciekawy trik, nie? No, kto dzisiaj tak zrobi w ogóle? Taki trochę... Mówię, to jest bardzo a la Fino. Ja nie wiem, który z nich tam był pierwszy, ale mi się bardzo te dwie kreski kojarzą. Obie są niezwykle atrakcyjne i im dłużej patrzę na tego Matsukelego tutaj, to mi się bardziej to podoba. Mimo że to jakoś tak, mówię, jak prima, prima facie, nie, nie ma tutaj takiego czegoś, co by mnie wciągało. Kiedyś liczył się bardziej, krecha się liczyła i jakiś taki własny charakter, a tutaj gdzieś to mimo że to jest proste, mimo że tu jest gdzieś nawet to wszystko sprowadzone do tych podstawowych składników rysunkowych, to i tak gdzieś mnie to kupuje i to coraz bardziej. Nawet teraz jak na to patrzę po raz kolejny, to widzę coraz to nowe triki, które mnie to kupują jako rysownika, świetna cieniem tutaj, zobaczcie. Nie mówię już o samym prowadzeniu narracji. Świat gra kolorami Richmond louis Naprawdę znakomity wybór zostawienia tego w czerni i bieli. Zobaczcie, jakie skromne środki, nie? tam z tyłu, jakiś taki róż czy coś, taka magenta. Tutaj też bardzo skromne kolory, tutaj szarości. Szarości kiedyś były trudno dostępne w tych starych zeszytach. Przypomnijcie sobie, niewiele ich widziano. No a tutaj Jerry Wonsaty, Jerry Ordway wyglądający z Nienacka i Dick, ale to Dick Giordano zapewne, a nie jakiś inny Dick. <laughs> e, także tyle. Fajnie to podchodzi wręcz pod taki art komiks trochę, nie? Tutaj te, te, te strzały, ale to jest wszystko bardzo zaplanowane, bardzo zwarte tu nie ma zbędnych paneli. I warto patrzeć na to właśnie w ten sposób. To jest ten Miller, który potrafił... My dzisiaj przez... na Franka Millera, słuchajcie, w ogóle, ale jeżeli chodzi o Franka Millera, to tak ostatnio sobie biegłem i mi to przyszło do głowy, bo rozmyślałem o Franku Millerze między innymi. I mi przyszło do głowy, że Franka Millera my dzisiaj bardzo łatwo tak trochę szufladkujemy, że on tak kiedyś dobrze pisał, a dzisiaj coś się z nim stało. Pominąwszy o to, co się tam z nim stało, czy się nie stało, zobacz, jaka świetna okładka, No same ikoniczne okładki tutaj też, no, kto, kto nie kojarzy tej pierwszej z jakichś wydań zbiorczych, czy w ogóle z całej historii Batmana, no ten zupełna trąba albo jak najszybciej musi to nadrobić. No, ale to, co chciałem powiedzieć o Franku Millerze, to to, że my tak go właśnie kojarzymy, że kiedyś był fajny, dzisiaj nie. Taka jest ogólna percepcja, mam wrażenie. Natomiast pamiętajmy też, kto rządzi dzisiaj komiksowym rynkiem amerykańskim. Słuchajcie, to jest tak samo jak z filmami, tak samo jak z literaturą. Tam konkretni ludzie wchodzą po konkretnych szkołach i oni się konkretnie znają, okej? Okay? To samo tam wciągają, e, i że tak powiem, i no, z całym szacunkiem, ale jednak give me a break. I, I powiem wam tak, i nigdy Miller, jak sobie popatrzycie na to, jakie ziom ma poglądy, nie będzie przez takich ludzi doceniony. Czytajcie między wierszami, nie? to nie tylko chodzi o to, że tam Miller coś może się trochę tam scenariuszowo popsuł i tak dalej. Tam widać, że miał pewne trudności w życiu, ale jak on jest twardzielem, on, on jako twardziel to, to, o, o tym głośno nigdy nie mówił, z tego co wiem. I to, to moim zdaniem to, to jest męska postawa, godna pochwały. Natomiast e, cokolwiek by tam... Ja, ja, nie, ja nie znam jego życia prywatnego, ale tak, tak robił takie wrażenie zawsze, że miał to raczej w tyłku, żeby się z tego spowiadać i zostawiał tutaj pole trochę do interpretacji. Wszyscy się tak tylko domyślali, co się z nim dzieje. No ale w każdym razie dzisiejsza percepcja Franka Millera nie wynika tylko z tego, że jego spuścizna gdzieś tam zaczęła powoli znikać w gąszczu tych nowszych komiksów, które może nie są już tak dobrze przyjęte. To jest też kwestia tego, pamiętajcie o tym, że to jest też kwestia pewnej propagandy, która się dzieje. Jak sobie spojrzycie na bio jakby Franka Millera i se porównacie z tym, kto rządzi w DC, w Marvelu, jakie rzeczy się promuje. Mówię Wam, czytajcie między wierszami, bo musimy tak jak za komuny dzisiaj robić, że wiecie, tu opowiadać bajki, jakieś cyberiady robić tylko po to, żeby o rzeczywistość opowiadać. Do tego żeśmy, kurczę, doszli, no, no i to nie moja wina, że sprawy tak się mają, jak mówi poeta. Także tego Millera to tak trochę wiecie, nie... warto mieć własne zdanie, o bym powiedział. Wyrobić sobie własne zdanie i zobaczyć, czego on poszukuje, bo to tak wiecie, to, taki to TVN, czy tam inne TVP, czy Polsaty, to nie tylko u nas są takie podziały i nie tylko u nas są takie promocje, że ręka rękę myje, po plecach się klepie swoich i, i patrzcie na to pod tym kątem. No, jak nie patrzyliście do tej pory, bo warto, moim zdaniem. Okej, okay, słuchajcie, w ogóle ten trik jest super z tym dodawaniem dat. No, każda strona niesie ze sobą niebywałe yy, triki. I tak jak mówię, to jest wszystko gdzieś tam, miga tutaj taki fotograficzny sznyt, ale to, to nigdy nie sprawia wrażenia, że to jest odpatrzone, że to jest sztuczne, że to jest takie, wiecie, bardzo łatwo zrobić z tego jakiś taki e, odbitkę, nie? jak się używa fotografii. No, nowi twórcy to mają, ale Kelly ma, w łapie to, ma ten ogień, który przekształca te fotoreferencje, których on zapewne tutaj dużo używa. W coś oryginalnego, w coś własnego. Wybitnie to wygląda, naprawdę. Mówię, bardzo dużo Mata Wagnera potem widzę w tym e, Macukelim. Oczywiście, Matt Wagner przyszedł później nieco, no, ale nawet Joe'ego Kuberta tutaj w samym Macukelim widać. Widzicie te buciki tutaj, ten takie podobne trochę granie, niezbyt określoną tutaj taką linią, która ni to pędzelek, ni to taka st jakaś stalówka, to, co, trochę to brudne, trochę to takie brzydkawe, gdyby to wy wyjąć z tego kontekstu, a jednak to działa. To nie wiadomo jak, a to działa. To podobnie Kubert ma. Holender maźnie te swoje dwie kreski i już jesteśmy w domu. I no i choć w web sobie strzel, jak spróbujesz to skopiować, to tylko maźnisz dwie kreski, ale w domu już nie będziesz. Ra takie rzeczy raczej, raczej są z fotosów. Tu gdzie gdzie może, zobaczcie, gdzie, gdzie trochę taka, gdzieś daje się wyznaki, taka tyle statyka, taki bezwład tego, że momentami tego rysunku realistycznego, który no, no choćby nie wiem co, Choćby każdy zjadł tysiąc kotletów i się zamienił w tysiąc atletów, to pewnych rzeczy się nie udźwignie. To trochę malutki ten Gordon tu jest. Pewnie taki by wyglądał na zdjęciu też. W takich sytuacjach warto się, moim zdaniem, wspomagać trochę też własną wyobraźnią, e, której absolutnie macukielemu nie odmawiam, bo tu jest wszystko mega poprawne. No i oczywiście, słuchajcie, nie ma nic prostszego, niż budować własną popularność na podważaniu jakichś tam utartych e, komiksów czy artystów. Ja tego robić tutaj absolutnie nie zamierzam, bo po pierwsze merytorycznie nie warto. To jest komiks wart naprawdę dużej uwagi i studiowania pod, pod, pod wieloma względami, no naprawdę wszystko tu działa I, i kiedy trzeba, no ja powinienem się może wiedzieć kiedy zamknąć na tej nawice też, ale ja wam powiem, no jest w końcu od nawijania, więc trudno tu, żeby były jakieś długie pauzy z ciszą. Możecie sobie najwyżej wymiutować, jak chcecie oglądać tylko obrazki, no nie winiłbym was za to, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten panel to jest już pusty w większości, nie, a zobaczcie jak fajnie jest tutaj jednak wykorzystany, więc to też trzeba wiedzieć, kiedy się wstrzymać, kiedy nie robić, nie? To jest bardzo, to jest tak jak trochę w życiu, że trzeba czasami wiedzieć, kiedy się zrobić krok wstecz, wstrzymać się od działania. I rysownik musi mieć to samo, bo rzeczy czasami pójdą własnym trybem, to coś sobie tu dopowiemy, no i ten Batman pędzący na tle mrocznych budynków naprawdę fajnie tutaj działa. Bardzo trudno nie zrobić z tego takiego 2D. To właśnie Matt Wagner z tym uchodzi, Joe Kubert z tym uchodzi, same kontury nóg Batmana, dziwna postać. Zobaczcie, jak się tak zaczniecie przyglądać temu, zrobicie sobie pauzę i spojrzycie, spojrzycie sobie na tego Batmana albo na tych ludzi tu, to trochę, no ci ludzie są fajnie to jest zrobienia, a ten Batman jest trochę dziwny, on jest taki bardzo kreskówkowy, taki pochylony, rączki, trochę malutkie i tak dalej. On przestaje trochę może działać im dłużej się w niego wpatrujemy. Czasami niektóre rzeczy tak mają natomiast no nie widać tego jak się to czyta nie to jest coś Sprzedać coś takiego to jest też sztuka. Nie? I tutaj myślę, że dużo jednak jest takiego, mm, takiego połączenia takiej własnej wizji z jakimiś tam fragmentami fotografii nieraz. Może nie, 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 nie jedną, ale wieloma. I to potem człowiek się zastanawia, gdzie tu ten ziom pójdzie i tak dalej. Trochę go tu zmienić względem tego, co widzimy na fotoreferencji. Nie? A tak, tak artysta myśli wtedy. I wydaje mi się, że mamy tutaj z tym do czynienia. Ale to trzeba Macukellemu oddać, że każdy panel jest hiperpoprawny, że tam wszystkie twarze działają dobrze i tak dalej. To nie jest tak, że on sobie po łebkach idzie. On może nie przykłada aż tak dużej wagi do tego, żeby wszystko było jakoś mega wyrzeźbione, ale też nie zaniedbuje najmniejszych detali. Bardzo równo jedzie tutaj w tym komiksie, nie. Także to się mu jak najbardziej chwali. Myślę, że w ogóle. Myślę, że w ogóle wam polecam, bo to teraz jest sprzedawany ten komiks. Teraz niedawno wyszedł była premiera i dlatego... To mi przypomina trochę Trevora von Idena z tego Batman Venom z Jose Luisem Garcią Lopezem. Świetne rzeczy, bardzo poprawna kobieta tutaj, naprawdę niesamowicie zrobione panele. Małe, a jednak mówię, działają, nie są zaniedbane. Mamy wrażenie, że wszystko tutaj jest znakomite, dynamika zachowana, włosy świetne. Tutaj trochę dry Ja to zawsze lubię patrzeć, bo zawsze mi to po prostu manualnie kręci, jak widzę, że ktoś to robi, czyli sucha szczotka z tuszem. Tu trochę tak, no, no naprawdę to, wiecie, tak, jak się takie skromne środki stosuje, naprawdę bardzo wręcz ocierające się o niedbałość, o pewien szkicowy charakter rysunku, to trzeba bardzo uważać, żeby się nie rozpędzić i nie zrobić po łebkach jest bardzo cienka granica i to tylko najwięksi mistrzowie, tacy jak właśnie macukelli uciekają z tym i, nie, i te, nie, nie ma wrażenia, że mamy coś po łebkach, tylko że jest coś porządnego z tym, nie? Bo tu naprawdę, o to, co on tu pędzelkiem na chybcika robi, te refleksy wodne, to, to jest... W to się wydaje, że to jest niedbałe trochę, jak się temu przyjrzymy i że to tylko se tak kreski stawiał, ale to jest bardzo cienka granica, można łatwo spieprzyć, trochę wystarczy za dużo, trochę gdzieś tam krzywo i będzie amatorka. To, to Ja jestem bardzo wrażliwy na tym, bo ja zawsze z tym walczę i na ten temat uważam, że to jest naprawdę wymaga wielkiego krusztu, żeby takich pozornie niedbałych krek gdzieś tam oznaczających lód, śnieg, wodę i tak dalej nie spieprzyć w tym rysunku. I tutaj Macukeli ucieka z tym znakomicie. Tu nawet korektora za dużo nie ma. Naprawdę to jest świetnie zrobione. I to mówię, to jest w rękach mniej wprawnego rysownika to jest o krok od tragedii i amatorki, a Macukeli z tym świetnie ucieka. Rewelacja. Y Dobra, słuchajcie, bo znowu zaczniemy tutaj zględzać to. To jest jakby Aparo, nie? Batman's Back. Tak mi się to na Aparo wygląda tutaj. Tak, bo to jest Batman The Outsiders, nie zauważyłem tego napisu. Tak, to jest też bardzo ciekawa seria, którą musimy sobie tutaj zrobić na tej nawicy. Zresztą w ogóle za mało tutaj się pojawia, moim zdaniem, Aparo. E, jedziemy numer 3 i w numerze 3 będziemy mieli parę fajnych ilustracji, między innymi tę, którą pokazałem na początku. E, no i zobaczymy też, bo tu, słuchajcie, no, tak jak mówię, Okładka może najmniej ikoniczna ze wszystkich, ale też bardzo fajna. Trochę tutaj korektora w oryginale, którym podkreśliła de, de, ta Richmond Lewis. Todd Klein jako liternik. Świetne są te strony tytułowe, naprawdę świetny design. Fajna czcionka, nawet tak głupi wybór jak czcionka bardzo mi się podoba tutaj. Mega to wygląda. Bardzo spójne, bardzo równe. Myślę, że te nowe kolory, ciemniejsze, takie bardziej dark, bardziej edgy, to jest jednak inna szkoła i wcale nie lepsza niż te tutaj. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie działa. Proste jest, nie? Sześć kolorów na krzyż może tu jest, w ogóle na całym tym łącznie z chmurkami. Świetne są te literki Toda Kleina. Pamiętacie, że to są ręczne literki. Nie? Ja mam trochę planż oryginalnych z literkami Toda Kleina. To, to jest mistrzostwo samo w sobie. On też Brayfogla robił, on bardzo długo w Batmanie pracował. Yy... Ja mówię połowa rysowników amerykańskich pomadzu Kellin to jest są jakieś tam zżynki. Zresztą nie tylko z Macukellego, bo rysownicy mają to do siebie, że po prostu od siebie zrzynają, tak jak w każdej praktycznie dyscyplinie. Czy tu gdzieś w historii, historycy też zżynają, naukowcy zżynają jeden od drugiego, to się dzieje, to, to nic, nic się też na pustyni nie rodzi, nie? ale tak też Bogiem naprawdę, to czasami coś jest bliżej niż na pustyni i zaraz sobie zobaczymy, bo ja tutaj chciałem pokazać parę paneli, które mnie szczególnie poruszyły, bo mam je wyryte jako imprinting zupełny w głowie. I na przykład te dwa. O, zobaczcie, ten pokazywałem. No to patrzcie, tutaj Todd McFarlane w swojej serii Adjectiveless Spider-Man. To jest historia z Wendigo. Nie mam tu akurat pod ręką oryginalnego zeszytu, ale mam ten, mam reprint. No i zobaczcie, nie? Nawet się za bardzo nie postarał, żeby cokolwiek zmienić. Jak ktoś to zna, no to od razu się zorientuje, co tu jest grane, więc to taki trochę, no, ni to homaż, ale czy fromage, ale też trochę ślisko, nie, e, no jasny hołd jakiś taki. E, gdyby zmienił to trochę, może babkę dał po prawej stronie, może by to odbił trochę w drugą stronę, tu latarnię gdzieś przestawił, no to już by to inaczej wyglądało, no ale to nawet, słuchajcie, to, że on tu zachował ogólną kompozycję, zmieniając tylko nieco detali, no i jakby rysując to przez, przez swój własny styl, filtrując to przez swój własny styl, Doświadczy też o tym, że jak wielkim mistrzem jest Macuqueli kompozycji, nie? że tu nawet te światła gdzieś on tu rozplanował w taki sposób, że to działa wszystko. I McFarlane bardzo podobnie też tu. Trochę zawęża, trochę zmienia i działa to już u niego zdecydowanie gorzej, by the by, nie? no bo motocykli mu już się nie chciało robić, ale, ale jednak nawet nie za bardzo pozwolił sobie na odstępstwa, bo prawdopodobnie by się to rozleciało. Nie? Także zobaczcie, jaka silna jest też kompozycja. By the way, musimy sobie zrobić jeszcze tego Bad Boya. Jezus Maria, właśnie to kreskowanie kręciło mnie najbardziej za dzieciaka, słuchajcie, no kto nie lubił tego Wendigo. Jakby tak dobrze poszukał, to by pewnie więcej znalazł tego, no ale to mi się tak rzuciło w oczy, jak teraz sobie to przypomniałem, tego Bad Boya i przyznam wam szczerze, że wcześniej tego nie zauważyłem. A to tutaj też będzie, to jest też nawiązanie, pojawi się w nam znanym komiksie. Zobaczcie, ja od razu sobie przygotowałem. Pamiętacie, poznajcie Harolda, jest znienawidzony przez wszystkich, ale może stać się najlepszym przyjacielem Batmana, to jest Batman 458, który razem z tym batbojem Batman numer 459 A Night in Cinema. To jest w ogóle świetna rzecz, zobaczcie, jaka okładka Norma Brayfogla. No musimy sobie też to zrobić na tej nawice. Już to sobie przygotowałem właśnie, żeby omówić krótko. Versus wydanie TM-Semi, bo to jest jed, jeden z highlightów w ogóle polskiego powodu. No Jezus Maria, zobaczcie na to. Nocne potwory, czysty szał, norma Brave Muszę to zamknąć, bo znowu się rozpłynę i się zrobi godzina. Pieprzenia, a tymczasem borem lasem wszyscy się wy, wylogujecie z tego. Ale to do rzeczy, to co próbowałem powiedzieć, to to zobaczcie, nawet tu nie. To już jest bardziej oczywiste nawiązanie. To jest norm Bray to jest tutaj też Macukeli. To jest bardziej oczywiste nawiązanie i to nawiązanie się nie kryje, nie? Ja myślę, że ta, ta strzelająca Sara Essen też jest zerżnięta z tego komiksu z innej strony. I później jak Sara Essen przyjedzie, o, to, to, to też jest jakby taka, takie nawiązanie. Ale myślę, że Bray Fogle tutaj to raczej robi taki homarz prawdziwy, nie? On się z tym nie kryłby, i to jakby chyba uważał za oczywiste. W przypadku McFlana jest to trochę mniej oczywiste, ale też na pewno, słuchajcie. Macu Kelly był dla niego jakimś, no, jednym z takich komiksowych pewnie idoli i wzorów do naśladowania. No, trudno, żeby nie był właśnie. No, to była ta... Który to był? 88 chyba. Zobaczymy, czy stopka się zachowała oryginalna w tych. facsimile Edition. Nie, musiałbym to szukać. Tak, 1987 były te rzeczy wydawane. Także... No, 2, 3, 4 lata przed tym, jak MacFarlane tego Spidermana tworzył. Świetna stakładka Norma Bray-Fogla. Kurcze blady, ale rzeczy mamy tutaj do omówienia, no ale słuchajcie, czas i pociągi nie czekają na nikogo. Jedziemy dalej z koksem. Eee, bardzo realistyczne są te trochę a la Daredevil Born Again. Też takie wątki, trochę życiowo, takie powiedział, przyciężkawe, tu ktoś tam kogoś zdradza, tu ktoś tam gdzieś ma żonę w ciąży i ją zaniedbuje i tak dalej. Nie? Eee, podobne wątki będą pojawiać się w w komiksie z Daredevilem, tego samego duetu Miller i Macu też będzie to taki ciężki temat. No i myślę, że Macu jest też stworzony do tego, żeby takie ciężkie tematy poruszać: no, Chapter 4: Friend in Need is a friend indeed. <grywka> tak jakby chciał powiedzieć nasz prezydent, ale nie wiem, czy do końca mu wtedy wyszło. W każdym razie, tylko ja tylko słyszałem, słuchajcie, bo ja w ogóle nie oglądam telewizji, nie oglądam seriali, nic nie oglądam, bo nie mam czasu. Uważam, że to jest strata czasu i dobrze mi z tym. I dlatego ja te newsy to tylko czasami na necie śledzę, jak coś sobie włączę z dużym opóźnieniem. I to z reguły kiedyś Lem pisał o czym o, o bardzo dobrym zwyczaju. Chyba i on Tichy miał w tych w dziennikach gwiazdowych taki zwyczaj czytania poranonej prasy tylko po kilku tygodniach czy miesiącach, jak się odleży. I ja to też rekomenduję każdemu, żeby sobie czytać wiadomości, jak się odleżą, bo tak naprawdę to Okant dupy potwódz to, co tam mówią w telewizji. No ale to już tylko moja prywatna opinia. Słuchajcie, ja nie mam od 2008, 2007. Zaraz będzie 20 lat, jak telewizji nie mam w domu w ogóle. Nigdzie, gdzie mieszkałem, nie była włączona telewizja i do dzisiaj nie jest, więc jakoś to się udaje. No ale to już zupełna dygresja, słuchajcie. I powiedzmy sobie szczerze, kogo to obchodzi? Bardzo Matt Wagner tu od niego się inspiruje. Zobaczcie tutaj, te, kiedy mamy takie uproszczenia prawie że same, black and white, nie, bez konturów nawet, gdzieś tu się zatraca już ta szczegółowość. Może trochę Deadline go gonił w tym komiksie czwartym. Pewnie to robiono jakoś osobno versus oryginalna seria. Nie wierzę, że tam to mieli tylko miesiąc na to, czy tam 20 dni na dokończenie każdego numeru. Pewnie się umówili, robili trochę dłużej, a potem to gdzieś w, w te, wtrącono w te regularne odcinki Batmana jako osobną historię. Na, na podstawie tego zamówienia. Natomiast wydaje mi się, że tu też może się gdzieś tam dają wyznaki, pewne takie deadline'owe problemy. Ale to tylko na plus. Czasami takie, takie deadline'owe pójście na skróty przez rysownika o dziwo daje fajne efekty. To się czasami w filmach zdarza, że też ludzie nie mają budżetu na coś, tak jak w tych, już mówiłem, w tych, w szczękach. Nie mieli budżetu, żeby pokazać rekina, to pokazali go tylko tam przez 3 minuty w całym filmie i, i się okazało, że, o, jak fajnie, pokazuje się tylko raz, albo w ogóle go nie widać. A to tylko dlatego, że nie było hajsu, nie? Co za rzecz! <grystanie> Znowu nie mam hajsu. Mi się piosenka przypomniała, kiedyś mi kolega słuchał w samochodzie. No, także tyle. Słuchajcie, to jest naprawdę świetna rzecz. Jedziemy ku końcowi, naprawdę Matt Wagner tymi swoimi pojedynczymi liniami będzie tutaj ostro, ostro się inspirował. Wydaje mi się, że płyną gdzieś tutaj już, nie ma, tego, nie, ma nie ma tego pazura takiego pełnego detali, który widzieliśmy na tych wprowadzających szczegółach. Tutaj ciekawa rzecz. Zobaczcie, tu z jednej strony przekrzywiona perspektywa budynków, zlewająca się z tymi innymi budynkami. Tak na pierwszy rzut oka to się zdaje, że coś tu nie działa. Dopiero za chwilę uświadamiamy sobie, że to jest zupełnie inna kompozycja, zupełnie inny panel, tak ciekawie wbudowany w to. Czasami warto właśnie zaryzykować taką minimalną konfuzję czytelnika, żeby coś się działo. Nie? To jest tak jak. W filmie czy w literaturze są reguły arystotelesowskie, żeby ją robić, tam pierwsze strony tam otwierają, potem się intryga, potem musimy dać się poznać bohaterowi, potem musi być konflikt i tak dalej, sronflikt, a ostatnie dwie strony zawsze w biurze komisarza Gordona, jak wiadomo już od Nila Gaimana i Simona Bizleya. Ale od czasu do czasu warto łamać te zasady, nawet jak się robi tradycyjne komiksy, dlatego, że to po prostu jest ciekawe wtedy, nie? To też nie jest tak powiedziane, że wszystko musimy robić jak kryminał, jak, jak harlekin, nie? Bo wtedy ci wyjdzie książka Harlekin. Trzeba, trzeba też być trochę off czasami. To też coś daje momentami, nie? Bo to tak jak inaczej to będzie nudne. Bardzo fajne tutaj są te e, zagrania. Niektóre. Ciekawe, czy to na ile Miller wymyślił, na, na ile tłumaczu Kelly miał wolną rękę w tym, bo. Niektóre takie, nawet zbliżenia, działają bardzo dobrze, i to też widać, słuchajcie, jak scenarzysta jest rysownikiem, nie? Ja, w ogóle, scenarzyści. Ja, ze scen ja, dlatego też nie współpracuję. Chyba nigdy mi się nie zdarzyło z żadnym scenarzystą współpracować. Z całym szacunkiem do tych poczciwych bohaterów, którzy wymyślają te historie, jakże potrzebnych w każdej dziedzinie. Ja nigdy się nie skusiłem na współpracę ze scenarzystami, bo moje dotychczasowe doświadczenia ze scenarzystami komiksowymi są takie, że oni po prostu nie umieją rysować zwykle, i jak ktoś nie umie rysować, to sobie myśli, że rysownik Bóg wie co może zrobić, i potworki z tego wychodzą. nie? Na przykład, że na pierwszym panelu, tam człowiek pali papierosa, jednocześnie jedzie na rowerze, do tyłu, grając na skrzypcach i na linie wisi, a jeszcze pod nim tłum, który skanduje głośno. nie? To jak ktoś nie umie rysować, to da ci właśnie tak zrobiony scenariusz, no i potem chodzi w web sobie strzel nigdy tego nie narysujesz. Miller wie, że albo musisz to jakoś przefiltrować, musisz myśleć nad tymi godzinami, jak to zrobić i tak dalej, żeby wszystko było. No to takie jest trochę walka, szarpanina się robi. Natomiast Miller wie, Miller wie, jak operować tym. Tu jestem pewien, że nawet jeżeli to był pełny scenariusz taki, to podejrzewam, że tak. To, to to było zrobione z takim rozmysłem też, w jaki sposób temu ma, ten Kelly ma te swoje ograniczenia wykorzystać tutaj jako swoje silne strony, a nie żeby to go osłabiało, nie? co tam Millerowi przyjdzie do głowy. To... Naprawdę dobrze jest, jak scenarzysta zna podstawy rysunku i jak myśli o tym. Także jak jesteście komiksowymi scenarzystami, to pamiętajcie zawsze, żeby myśleć praktycznie, nie? Jak to będzie potem wyglądało, jak ten ziom ma narysować kogoś w dwóch miejscach jednocześnie, jak mówicie, że przechodzi na pierwszym panelu z jednego pokoju do drugiego. No, give me a break. Tak, tak się komiksów nie robi. To może Joe Kubert jest w stanie jakoś tam pokazać, jak ktoś przechodzi albo coś, ale to, to generalnie to, tak się nie pisze, nie? No dobra, słuchajcie, dobra, ja myślę, że to tyle. Chciałem się tym podzielić, bo myślę, że warto, warto patrzeć na tego, na te faksymile od czasu do czasu. Ja bym, słuchajcie, widział właśnie te faksymile jako takie, nie jako takie tam pierdółki typu, że tam, a tam Amazing Spider-Man wychodzi tam numer 200 któryś, żebyśmy sobie przypomnieli, jak się tam pierwszy raz pojawia jakiś tam zielony czy inny goblin, czy whatever. Bo to tam się można znaleźć w omnibusach. No ale właśnie takie rzeczy, miniseria, e, Dark Knight Returns, ja bym chętnie zobaczył wydaną, podobnie jak w oryginale. Ciekawe by to było, nie? Trochę listów sobie w środku poczytać, e, poczuć ten vibe, zwłaszcza dla nas, którzy tak kochamy te stare komiksy. I tym się często ekscytujemy. Słuchajcie, pamiętajcie, proszę, też o moich własnych komiksach. Kocia Planeta. Eurydyka, Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy. Wszystkie jeszcze dostępne. Zapraszam serdecznie do mojej grupy facebookowej Jakub Martewicz Art poszczegóły, jak zdobyć te bad boje. Tymczasem, Borem Lasem, dziękuję Wam za tę nawijkę. Pamiętajcie, żeby polajkować, posubskrybować, skomentować, jak Wam się podobało, albo i nie, bo to zawsze coś daje i pozwala nam utrzymywać się w tych YouTubeowych algorytmach. A tymczasem, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do następnej nawijki.